33% poparcia dla PiS. A reszta? Nowy sondaż, kogo popierają Polacy? Nowy sondaż CBOS. Gdyby wybory odbywały się w marcu, PiS poparłoby 33% zdecydowanych uczestników głosowania. Polska 2053, Mona Hołowni 17%, KO 11%, Konfederacje 7%, a Lewice 6%. Wynika z sondażu CBOS. Progu wyborczego nie przekroczyłoby PSL 2% i Kukiz 15,1%. Zgodnie z badaniem CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszej dekadzie marca, PiS wraz z koalicjantami, Solidarną Polską i Porozumieniem, mógłby liczyć na poparcie 33% zdeklarowanych uczestników wyborów. To taki sam wynik jak w poprzednim analogicznym badaniu z lutego. Polska 2050 przetko na drugim miejscu znalazł się ruch Szymona Hołowni. Polska 2050 z poparciem na poziomie 17%, to wynik o 2% gorszy niż w poprzednim badaniu. Trzecie miejsce, spadek poparcia o 1% zajęła Koalicja Obywatelska, w marcu popierają 11% ankietowanych. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja, na którą gotowych jest głosować 7%. Zadeklarowanych wyborców to wynik o 1% lepszy niż w badaniu z lutego, a także Lewica, na którą swój głos zamierza oddać 6%. Badanych wzrost o 2%. Do Sejmu nie dostałoby się PSL z poparciem 2%. Ankietowanych bez zmian oraz Kukiz 15,1%. Poparcia bez zmian. Nikt nie zadeklarował głosowania na inny komitet wyborczy. 19%. Badanych powstrzymuje się z wyrażeniem jednoznacznego poparcia dla którejkolwiek z partii politycznych. Wzięcie udziału w wyborach zadeklarowało 76%. Uprawnionych do głosowania, tyle samo co w lutym. 13%. Dorosłych Polaków waha się, czy wziąć udział w wyborach. Gdyby odbywały się już teraz, wzrost o 1% a 11% odrzuca możliwość swojego udziału w ewentualnym głosowaniu, spadek o 1%. Najwięcej jest niezdecydowanych według CBOS, mimo iż marzec, jeśli chodzi o zmienność sympatii partyjnych, może uchodzić za miesiąc, w którym praktycznie nic się nie zdarzyło, to jednak warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, na utrzymującą się w marcu wciąż na wyjątkowo wysokim poziomie liczbę wyborców niezdecydowanych lub niechcących ujawniać swoich preferencji. Jest to odsetek przewyższający liczbę zwolenników najsilniejszej aktualnie partii opozycyjnej, który może, choć nie musi, stanowić potencjał zmiany w układzie sił na naszej scenie politycznej. Po drugie, trudno nie wspomnieć o wyjątkowo niskich, najniższych od wyborów, notowaniach najsilniejszego jeszcze niedawno ugrupowania opozycyjnego, Koalicji Obywatelskiej, podkreśla CBOS. Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury Mixed Mode na reprezentatywnej i imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera, metoda CAPI, wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS CATI. Dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 marca 2021 roku na próbie liczącej 1154 osób, w tym 44,5%. Metodą CAPI 41,2%. CATI i 14,3%. CAVI